No niecodzienna prelekcja tutaj na grupie Warsaw, że jest, ponieważ dzisiaj, żeby was zmartwychwstać, żebyście poczuli się tacy pobudzeni, no to tematem dzisiejszego spotkania jest, raczej mojej prezentacji, jest zmartwychwstań z wypalenia i przestaw się w 30 sekund, wykorzystając networking. Jak widzicie, ciekawy temat, będę z wami szczery, że miesiąc temu byłem tutaj w własnej grupie i na podstawie sugestii różnych osób ułożyłem tą prelekcję. No pokorzystając z tego, że akurat tutaj wystąpię, trzeba było trochę długo poczekać, ale się udało, stwierdziłem, że poświęcę się i przygotuję. Przy okazji też rozmawiałem z wami dosłownie przed pierwszą prelekcją, jakieś małe sugestie. Wiem, że to są osoby zaawansowane, są to osoby, które są studentami, studentki są, to jest, to warto zaznaczyć, bardzo piękne. I wszystkie te osoby mają, wiadomo, różne jakieś potrzeby na temat prezentacji. Ja stwierdziłem, że dzisiaj akurat wam opowiem o czymś trochę innym niż JavaScript, co jest akurat moim zdaniem dobrym pomysłem pomiędzy takimi dwoma prelekcjami. Powinniśmy ostre teraz wiedzę z JavaScriptu, po mojej prelekcji też będzie mocny temat, no to ja teraz was trochę tak rozluźnię i pobudzę, żeby nikt tutaj nie pił kawy. I jeszcze szacunek dla tych osób z tyłu, bo widziałem, że mają swoje telefony, mają swoje laptopy, oglądają transmisję z YouTube'a na żywo, więc nic nie tracą, nawet jeżeli ktoś nie widzi slajdów. Więc wiecie co? Żeby tak przedstawić się, wybrałem sobie najgłupszy slajd, a raczej najgłupsze zdjęcie, jakie mogłem znaleźć sobie na Facebooku, które najbardziej mogłoby wyrazić, kim ja jestem. Bo zazwyczaj to ja przemawiam w klubach Toastmasters, w takich klubach mówców i wczoraj przemawiałem, przedwczoraj zamawiałem, więc to jest moje uzależnienie. A poza tym ja jestem takim dziwnym człowiekiem, bo lubię się przebierać w różne kostiumy. Nawet dzisiaj jestem przebrany za japońskiego studenta z pewnej gry. Zapewne nie wiecie z jakiej, ale to mało istotne. Jak widzicie, jestem dziwny. Ja mam takie podejście do życia, że życie jest tak trudne, więc po co sobie utrudniać? Wystarczy po prostu się wyluzować, iść swoją wędrówką, jakoś to będzie. Co akurat dzisiaj też wam o tym opowiem. I jak widzicie, byłem miesiąc temu i akurat tutaj widzicie, genialna pani fotograf robi genialne zdjęcia, można później się pochwalić na Twitterze, bo to, co zauważyłem, to właśnie u was networking, czyli osoby, które przychodzą na te, powiedzmy, meetupy, to jest coś wspaniałego. Ile tu ciekawych osób można spotkać? Nawet takie sobie specjalne, takie romantyczne zdjęcia wkleić. Widzicie, patrzcie. Ja tu nawet nie wiem, co ja przyglądałem sobie w twoim telefonie, ale widzicie, obaj jesteśmy zafascynowani i powstają piękne wspomnienia. No bo gadałem z wami nad przed chwilą, że większość z was przychodzi tu do frajdy, po to, by nawet jak coś upadnie, to się podnieść. I po prostu poczuć przepływ, tak żeby po prostu jutro rano potem wstać i odnaleźć coś więcej. Więc jak widzicie, tutaj nie każdy tutaj przychodzi do wiedzy JavaScriptowej, ja widzę, że też dużo osób po prostu przychodzi, żeby po prostu dobrze się bawić. Więc to jest coś niesamowitego. Więc jak widzicie, grupa Warsaw JS ma właśnie dobry kapitał społeczny. I nawet tutaj widzę, że osoby przychodzą po to, by po prostu kontakty zdobywać. No, pytałem się pewnej osoby, szukam pracy, to prawdopodobnie tutaj zdobędę jakiś kontakt. Genialny pomysł, żeby wykorzystać po spotkaniu, bo tutaj są osoby i zaawansowane, i także osoby, które też są studentami i szukają podobnych wrażeń. A widzicie, to jest drugie zdjęcie. Akurat jak tak oglądałem się, chyba tych dziewczyn nie ma. Jesteście dziewczyny? Nie, chyba ich nie ma niestety. Nie ma, ale im przekażę, są ode mnie. Dobrze. To widzisz, niech żałuje, że ich tutaj nie ma, bo mieli mnie posłuchać. Jakby co z tymi dziewczynami rozmawiałem, różne ciekawe tematy. Akurat mi zasugerowały, by kupił domenę Serce Programisty. I pomyślałem sobie, to jest genialny pomysł, może taką książkę napiszę. To jest chwytliwy tytuł. Więc jak widzicie, macie genialne, powiedzmy, genialni ludzie tutaj przychodzą z różnych typów, z różnego poziomu zaawansowania. Nic tylko z tego korzystać. To, żeby właśnie ożywić swoją pasję i być tutaj. Ale jak widzicie, będziemy dzisiaj mówić o dwóch sprawach. Będziemy mówić o wypaleniu, o pewnym magicznym elemencie pośrodku oraz o tym właśnie, jak ten networking wykorzystać albo jak się przestawić te 30 sekund i wykorzystać tu swoją właśnie szansę, że na takim meetupie przychodzą genialne osoby. Albo być może na innych konferencjach i to, jak z tego skorzystać. Więc, ale zacznijmy od początku, po wypalenie. Jak myślicie, jaka jest prawda na temat tego wypalenia? Bo jak widzicie, prawdopodobnie wiele prelegentów porusza ten temat, bo wiadomo, prelegenci są bardzo ambitni i w pewnym momencie się wypalają, więc potem o tym opowiadałem na swoich prelekcjach i rzeczywiście jest to temat, który się przewiela w karierze. Ja będę szczery, że po trzecim wypaleniu czy po drugim ja już przestałem liczyć, kiedy jestem leniwy tak, że mam ochotę
zwymiotować na swój monitor, najlepiej wyjechać w Bieszczady i mieć tego wszystkiego dosyć. I szczerze mówiąc, ja nie wiem, raz już się wypaliłem. Po prostu to już jest taki etap cyklowy, jedyne co cyklonowy albo cyklopowy, dobra, że po prostu stwierdziłem, że to jest nieuniknione. Ale wiecie, jaka jest prawda na temat tego wypalenia? No to, że my swoją pasję trochę nie szanujemy, albo to, że mamy taką obsesję na punkcie motywacji i tego, by być jak najbardziej pracowity. I takim przykładem są typowe artykuły: człowieku, żeby być bardziej produktywny, od dzisiaj wstawaj o 5 rano. I zamiast zadać sobie proste pytanie, dlaczego mam się zmuszać, żeby wstawać o 5 rano, być bardziej produktywny, to ja powinien sobie może zadać lepsze pytanie, dlaczego ja jestem ciągle zmęczony, że wstaję o 9 albo 10. Jak to się dzieje? Zamiast czytać ciągle tych artykułów. I moim zdaniem to jest właśnie taki problem, bo kiedyś mieliśmy może problem z lenistwem, powiem, że studenci mają, ale później problem jest trochę odwrotny, że człowiek już tak swój umysł zaprogramował, że ciągle coś musi robić. Musi mieć dosłownie wszystko w kalendarzu. Nawet ja tak robiłem. Wstaję rano, od razu jakieś magnezy, cynki, żeby zwiększyć testosteron, być takim super dieta człowiekiem wspaniałym. Później w autobusie tak, wyciągam Kindla albo z telefonu na YouTubie oglądam jakiś podcast, cokolwiek, żeby być jak najbardziej produktywny. Później w pracy, ale jestem jeszcze przytomny w pracy, bo już mogę być zmęczony, to później wypiję sobie kawkę, przyglądam filmiki, pracuję. I to jest dobre pytanie, czy ja w pracy jestem efektywny, bo ktoś myśli sobie, dobra, ale może ja coś jeszcze robię po godzinach, no to może ja w 100% nie daję sobie sprawy. Wiecie, pracodawca może tego nie oglądać. Więc potem po pracy coś mogę, jakieś projekty poboczne, może idę na siłkę, może inne sprawy. I człowiek może się zadać, dobra, tworzyłem sobie idealny rytm dnia, żeby być idealnie produktywny cały czas. Ale istnieje pewien problem, jak długo można być cały czas tak produktywny i jak rzeczywiście można mieć taką obsesję na punkcie zarządzania czasem, że ja dosłownie każde 5 minut życia swojego zaplanuję i czy to mnie nie wypali. Bo moim zdaniem zamiast mówić o tym, jak zarządzać czasem, to, że jak sobie wklejać kolejne rzeczy, póki jeszcze jest jakieś miejsce, to może warto rozmawiać o tym, jak zarządzać energią, bo jednak te wszystkie nasze zasoby są skończone. I właśnie mówiąc o tych zasobach skończonych, przeczytałem ostatnio książkę Deep Work, która zawiera w sobie dużo różnych osobistych historii, która po prostu głosi prostą tezę. Praca najbardziej efektywna, taka głęboka, prawdziwa praca, tak naprawdę trwa bardzo krótko i jest bardzo popędzona różnymi fazami odpoczynku. I w tej książce jest oczywiście dużo różnych takich ciekawych badań, test, że na przykład pracowanie w open space, gdzie jest ciągle hałas, coś nas rozprasza, nie jest efektywne, to, że mamy telefony, ciągle Facebooki, Instagramy, coś tam przeszkadza, jakiś telefon mamy, jakiś mail, to w pewnym sensie zaburza nas proces koncentracji, a koncentracja też jest zasobem skończonym. Więc też warto sobie zadać pytanie, że jak zrobimy taką obsesyjnie sobie dziennik idealnego rytmu dnia, to teraz potem pytanie, czy nawet jeżeli będziemy śledzić ten typ dnia, pijąc kawę czy Red Bulla, będziemy w stanie potem być przytomni, czy rzeczywiście jesteśmy potem jak zombie, takim programistycznym, który po prostu wykonuje swój rytm dnia, no bo tak sobie wmówi, że tak trzeba. Ale przynajmniej ta książka mi udowodniła, że rzeczywiście człowiek jest bardziej produktywny, jak pójdzie na odpoczynek, jak człowiek sobie nawet nie będzie planował sobie dnia, tylko po prostu stwierdzi, ok, teraz przez 3 godziny będę co robił? Będę odpoczywał. Albo będę robił nic. Bo to jest na taki problem, że człowiek później, jak jest takim pracoholikiem, takim bardzo bitym człowiekiem, to nawet ma problem z nic nie robieniem. I będę szczery, że nie robiąc nic, albo mówiąc, nawet nie szukając różnych jakichś wakacji egzotycznych, po prostu poszedłem sobie do parku, zdjąłem sobie koszulkę, żeby złapać witaminę D, bo jestem programistą, to wiecie, jestem w zamkniętym szklanym budynku, to zazwyczaj słońca nie łapie, to w ten sposób korzystając z taki czas odpoczynku, gdzie mogę się totalnie wyłączyć, nie myśląc o jakichś głębszych tematach, się zregenerować. I odpoczywając jak ten dosłownie kot, nie zastanawiając się na sensu egzystencji, to czy mój kot działa, czy nie, to czy muszę iść na siłownię, to czy zjadłem przed chwilą magnez czy cynk i inne takie rzeczy, żeby mi to tak nie przeszkadzało. Więc rzeczywiście jedną z powiedzmy sposobów na to, żeby poradzić sobie z tym wypaleniem, to jest po prostu znaleźć sobie rzeczywiście czas, gdzie nie będziemy robić nic.
I też mam taką przestrogę do wakacji, bo mam teraz sezon wakacyjny. Same wakacje też mogą zmęczyć, no bo trzeba wszystko zaplanować, trzeba za wszystko zapłacić, trzeba się spakować. Później trzeba przyjechać na hotel. Albo co jeszcze jest gorsze, jeżeli ktoś ma manię planowania, no to sobie wakacje zaplanował. Czyli te wakacje też muszą być w jakimś rytmie dnia, że ja tutaj zwiedzę to, tu zwiedzę to i potem wracamy z wakacji, jesteśmy jeszcze bardziej zmęczeni. Czyli rzeczywiście warto po prostu robić nic. Bo nawet gry komputerowe mogą męczyć umysł, więc naprawdę polecam. I jeszcze tak propos tego produktywności wypalenia, to jest książka Drive, która mówi o takich prostych rzeczach, co najbardziej nas pobudza, co nas najbardziej motywuje. I to są na takie wielkim streszczeniu, tak powiedzmy, żebym to tak mógł streścić do trzech, pięciu zdań, to są bardzo takie banały. Po ludziom się wydaje, że ich motywują pieniądze, ale prawda jest taka, że ta pasja później, jak my ją dostosowujemy po to, żeby jak najwięcej tych pieniędzy mieć, to później się wypalamy, pomimo że więcej zarabiamy, to gdzieś tutaj sami siebie skrzyżyliśmy w środku, popróbowaliśmy i więcej robić. Moja osobista historia, kiedy pojawiło się moje takie pierwsze poważne wypalenie, to, że jako student w pewnym momencie stwierdziłem, że trzeba napisać magisterkę, okay, ale przy okazji pojawiła się okazja w pracy, żeby pracować po godzinach, żeby zarabiać dwa razy więcej. Myślę sobie, wow, to ja tylko muszę trzy więcej godzin więcej pracować i moja wypłata zwiększa się dwukrotnie. Biorę. Ale oczywiście minęło 4 miesiące, 3 miesiące i nagle się okazało, że pracowanie od 8 do 20 nie jest dobrym pomysłem, albo też jest dobre pytanie, czy ja rzeczywiście pracuję te 12 godzin, czy ja po prostu udaję, bo dostaję większą wypłatę. I oczywiście to był jeden z większych moich błędów w karierze, bo później zmieniłem robotę i zarabiałem właśnie te dwa razy więcej. Magia. Ale wracając do książki Drive, to co nas najbardziej motywuje, to oczywiście to są takie banały jak poczucie spełnienia. To, że wykonaliśmy jakieś zadanie i poczuliśmy takie wewnętrzne spełnienie, że tak, zrobiłem coś. Albo i oczywiście pasja. To, że mamy wewnętrzne serce, to, że to, co robimy, kochamy. I w pewnym sensie pieniądze i inne takie atrybuty, które też się pojawiają, są trochę efektem ubocznym. Ale to, co nas bardzo napędza, to jest pasja i oczywiście to poczucie spełnienia. Ja też ostrzegam, tak jak już mówiłem o tym wypaleniu, że warto też unikać sobie stawiania sobie takich marchewek, wiesz, takich wizji przyszłości. Ja też, to było kolejne moje takie wypalenie, że ja miałem kiedyś taką wizję przyszłości, że jak już napiszę tą magisterkę, zrobię te genialne projekty w pracy, to wszystko się ułoży, że dosłownie obudzę się i nagle wszystkie moje sfery życiowe się ułożą. I wiecie co, ten moment przyszedł, że dostałem tytuł magistra, w moim życiu nic się nie zmieniło, a się tak z tym magistrem męczyłem jak cholera. W pracy się też męczyłem, pracowałem po godzinach i w rezultacie się czułem jeszcze gorzej i ja na co uświadomiłem, że zamiast moje życie być lepsze, to jest gorsze, bo właściwie zamiast skoncentrować się na życiu prywatnym, to skoncentrowałem się na życiu zawodowym i nie byłem szczęśliwy. I tak się pojawiło na przykład moje drugie wypalenie. I jak widzicie, prosty problem stawiania sobie takich magicznych wizji przyszłości, takich marchewek. Ja dążę do tych wizji, a później jak się okazuje, że ta wizja była fałszywa i nagle, depresja. I ja miałem depresję przez jakieś 3-4 miesiące i musiałem sobie potem tłumaczyć, jest w porządku, tak ma być. Ale po prostu widać, wybrałem sobie z modelem motywacji. Bo to, co nas najbardziej motywuje, to jest poczucie spełnienia i pasja. No to teraz jest genialne pytanie, jak tą pasję i poczucie spełnienia właśnie kurować, jak to dosłownie rolnik, zasiać sobie te ziarenka, żeby to wyrosło i poczuliśmy, że zawsze mamy energię na to, co najbardziej kochamy w swoim życiu, jak na przykład programowanie. Moim zdaniem warto odnaleźć coś, co sprawi, że poczujemy się częścią większej całości i żeby ta całość była czymś większym niż my sami. Na przykład można przychodzić tutaj na grupę Warsztat.js, posłuchać innych prelegentów, pogadać sobie po spotkaniu z innymi ludźmi. To jest na przykład jeden sposób. Ja jako prelegent oczywiście zasugeruję, żeby założyć bloga, bo ja prowadzę bloga od 6 lat. Nie powiem, że mam często duże przerwy, ale rzeczywiście na początku mojej kariery to mnie bardzo motywowało do nauki i też pozwalało zapomnieć o moich studiach i o mojej pracy. Więc to była taka odskocznia. I tu nawet jest taki paradoks programisty, że jak mamy na przykład ciężki projekt w pracy, to programiści, żeby potem odzyskać swoją pasję, żeby się trochę zrobić ten płomień, to paradoksalnie po pracy programują, tylko coś w ogóle innego, jakieś proste projekty, żeby odzyskać tą formę dziecka, tej zabawy i sobie przypomnieć, że programowanie jest cudowne, tylko niestety w pracy jest jakiś behemot programowania
i człowiek ma ochotę strzelić sobie w łeb. Ale jak widzicie, to też jest jakiś sposób na radzenie sobie z takimi problemami pasji. No bo wiecie, bądźmy też realistami. W pracy są ciężkie projekty, a taka wizja, że co chwilę będę zmieniał pracę, żeby być w takim projekcie, gdzie ciągle mogę się czegoś nowego uczyć, to nie zawsze tak wychodzi, więc niestety trzeba pochodzić i pasję, i też tylko dobrą rzeczywistość. Więc ja planuję założyć bloga i też może robić jakieś projekty po godzinach, takie powiedzmy takie bardzo luźne, żeby w ten sposób swoją pasję powiększać. Innym takim ciekawym pomysłem jest, żeby zostać prelegentem, żeby zostać mówcą. Ja akurat pytałem wiele osób, ja wiem, że bycie mówcą to nie przemawia do każdego człowieka, ale będę z wami szczery, że jak gadałem z innymi prelegentami, że na przykład zrobienie jednej dobrej prelekcji, a później jest to prelekcje podróżowanie po całej Polsce, to jest przygoda. To jest przygoda, że tą prelekcję ulepszać, to żeby poznawać inne osoby i po prostu pod kontekście tego, że ja coś wiem, że zrobiłem dobrą prezentację, w ten sposób pojawić się na konferencjach i tak dalej. I to jest też genialny pomysł. Czyli blog, prelekcje, ale też wam sugeruję coś, co oczywiście jest tematem naszego dzisiejszego spotkania, bo blog i prelekcje, czy bycie prelegentem wymaga czasu, jakiegoś wysiłku. Jak jesteśmy wypaleni, no to się nam nie chce. No, i to jest może taki problem. Więc ja tutaj jeszcze wam chciałbym zasugerować, żeby mieć takich idealistycznych wizji, że tak, założę bloga, zostanę mówcą, będę ratować świat, to może wystarczy, że dzisiaj, tu i teraz po prostu zagadacie z jakimiś dwiema, trzema osobami i w ten sposób ożywicie swoją pasję, swój płomień i sobie przypomnijcie, dlaczego zostajecie programistą, dlaczego wy tu jesteście, albo co chcecie robić dalej, albo być może spotkacie osoby z podobną historią i was ta historia zmotywuje. I wystarczy po prostu drugi człowiek. Nie trzeba zakładać bloga, nie trzeba być prelegentem, ten moment może być tutaj. I to jest moim zdaniem coś wspaniałego. Nie trzeba się aż tak mocno wysilać. I to się fachowo nazywa networking. I słuchajcie, jeśli chodzi o networking, byłem na różnych konferencjach, ja najbardziej wspominam na przykład konferencję Fall Developers i to był taki paradoks, że na tej konferencji zamiast chodzić z prelekcji na prelekcję, to stwierdziłem, nie, będę tylko na swojej prelekcji, na innego prelegenta, którego sobie wybrałem, a tak naprawdę po prostu łaziłem po piętrach i jak widziałem, że jest jakaś jedna osoba, jakieś, są dwie osoby, trzy osoby, to do nich podchodzę i z nimi rozmawiam. I mnie to tak nakręciło, że później stało się to takim automatem. I w rezultacie ja na tej konferencji bawiłem się tak wspaniale, że myślę sobie, wow, tyle ciekawych osób. I ja byłem zdziwiony, że tyle osób też przyjeżdża z innych miast na jednodniową konferencję, jakie to jest wspaniałe. I ten networking rzeczywiście mnie ożywił, że ja później przychodzę następnego dnia do pracy i myślę sobie, wow, teraz mam rzeczywiście tą energię. Która wynikała z tego, że po prostu porozmawiałem z innymi osobami i to mi dawało większego kopa niż fakt, że na Full Developers miałem prelekcję. No i można też mieć wspaniałe wspomnienia. Nie wiem, czy wiecie, ale możecie zgadnąć, który z tych ludzi to jestem ja. Jakby co, to jest ten człowiek masę Pegaza. To jest akurat wspaniała konferencja programistok. Podobno w piątek już są bilety. Ludzie z Białegostoku lubią dobrze pić. To jest też dobry sposób, żeby tam być. I bo to jest ciekawa i konkretna konferencja. No i wy oczywiście, bo tutaj ja wiem, że zaraz będzie networking, zaraz będą like and talki i będzie można zrobić sobie wspaniałe zdjęcia, pochwalić się na Twitterze. Będę z wami szczery, że konferencje programistyczne Warsaw.js to jest jedyny dobry powód, by mieć Twittera. Bo ja szczerze mówiąc, ja czasem myślę sobie, po co ja mam w ogóle Twittera? A on sobie przypomina, no tak, bo tam są moi znajomi z różnych z wydarzeń programistycznych i ja po prostu w ten sposób utrzymuję z nimi kontakty. I zazwyczaj sobie o tych hashtagach sobie przypominam zazwyczaj, jak są takie eventy. Ale to jest jedyny dobry powód, by mieć Twittera i żeby trzymać kontakty. Wiecie co, jeżeli chodzi o networking, to powiem wam, że ta książka jest tak dobra, Networking like a Pro, że moim zdaniem, jak tą książkę przeczytacie, nie musicie nachodzić na różne inne szkolenia, nie musicie tego ćwiczyć. To jest tak dobra, genialna książka na temat networkingu, że warto ją czytać nawet wiele razy. Ja przeczytałem już ją tak z 5 razy różne rozdziały i ja widzę, że ta książka ma w sobie tyle jakichś celnych wskazówek, jak nawet robić ten networking taki bardzo biznesowy, to że rzeczywiście pojawianie się na różnych konferencjach, na różnych wydarzeniach może być nad pracą. I że po prostu zbieramy sobie wizytówki, później mamy kontakty do tych osób i w ten sposób tworzymy sobie sieć połączeń, całe relacje. Więc można do networkingu tak bardzo profesjonalnie tylko podejść. Ja akurat na swojej prelekcji tutaj chcę bardziej tak może duchowo podejść, to żeby właśnie ożywić ten płomień i także być zafascynowani ludźmi, to że jakie oni mają swoje osobiste historie i co za tym siedzi. Więc dobra, mówimy o tym networkingu, ale teraz powstaje takie żelazne pytanie, co powiedzieć. I będę z wami szczery, że też mam takie momenty, że wiem, że mam podejść do tej grupki osób,
tylko jak w ogóle mam powiedzieć swoje pierwsze zdanie, albo w ogóle jak się dobrze przedstawić. I oczywiście można powiedzieć takie proste regułki. Nazywam się tak i tak, pracuję tu i tu, ale czy to jest ciekawe? Oczywiście, że nie. Zwłaszcza, że jeżeli ludzie inni oczekują, że będą podchodzić, no to słuchanie 50 razy czegoś imienia, to, że jest programistą. Wow, jesteś programistą? Nie wiedziałem, że na konferencji dla programistów ktoś mi powie, że jest programistą. Niesamowite. Więc warto też pomyśleć o innych formułach. I jeżeli chodzi o to, jak się przedstawiać, jest taka prosta książka How to Talk to Anyone. Tam jest prosty zbiór różnych zalet, które warto stosować. I na takich banałów, to, że żeby zrobić pozytywne wrażenie, warto się wyprostować. To, że warto się uśmiechnąć. I co ważne, żeby ten uśmiech był prawdziwy i nie taki, powiedzmy, wyćwiczony, że dla 30 osób będę się tak samo uśmiechał. I żeby miał kontakt wzrokowy z jakimś, z daną osobą, tak żeby ta osoba poczuła, że ja ją słucham. Ja nie trzymam telefon, ja akurat przeglądam coś na Facebooku i ja udaję, że jakiś drugi człowiek tutaj jest obok mnie, ja go słucham. I wiecie, to taka cała lista prostych porad jest w tej książce. Nawet w tej książce jest taka porada, by się dziwnie ubrać, bo w ten sposób, jak się człowiek dziwnie ubierze, ja jestem dziwnie ubrany, tak mówiłem, jestem japońskim studentem z pewnej gry. I w ten sposób można zacząć ciekawą rozmowę. Że jak ktoś ma na przykład czapeczkę, ma być może jakiś inny element stroju, to też może być dobrym elementem, żeby zacząć przełamać ten lód i zacząć rozmowę w ciekawy sposób. Ja też przeanalizowałem takie, powiedzmy, magiczne zdania, tak żeby te 30 sekund jakoś mogło być ciekawsze. No, z strony biznesowej na przykład taka formułka może być. Że prowadzę jakąś firmę, być może coś robię i moja formułka jest następująca. Rozwiązujemy problemy X poprzez Y i pomagamy Z, by realizowali oni swoje cele A. I jak widzicie, to jest taka formułka biznesowa, na zasadzie, że rozwiązuję jakieś konkretne problemy poprzez jakąś metodę i w ten sposób pomagam jakąś daną liczbę osobom. Więc jak ktoś prowadzi firmę, to jest rzeczywiście dobry sposób, żeby się zaprezentować i, powiedzmy, zrobić te dobre wrażenie w te 10-30 sekund. I co ważne, to podkreśla, dlaczego coś robimy, a nie jak i co. Bo moim zdaniem ludzie są bardziej zafascynowani, dlaczego coś działamy, a nie jak i co robimy, albo jak się nazywamy, bo to wychodzi później. I to jest najciekawsze. Że jak ludzie są ciekawi, co my robimy, to nas zapytają później. Ale oczywiście wymyśliłem takie inne formułki, bazując na tej poprzedniej, takiej mniej biznesowej. I taka moja druga formułka to jest tak. Kiedyś miałem dosyć X, więc teraz Y i pomagam przy tym Z, ponieważ odkryłem A. No to prosta formułka. Kiedyś miałem dosyć bycia introwertykiem, bycia zamkniętym jak w szklanym budynku człowiek. Więc teraz zostałem prelegentem i przemawiam i pomagam przy tym też innym osobom, które się boją wyjść na scenę i się przemawiać, bo wiem, że mają jakieś, powiedzmy, problemy, wstyd albo być może problemy rodzinne. I w ten sposób odkryłem, że jestem kimś znanym i w ten sposób mam całą sieć połączeń. Jakby co, to może zabrzmiało dziwnie, ale dlatego, że ja to mówię z głowy, wy możecie ten schemat zastosować w inny sposób do swoich własnych celów. Oraz trzeci taki przykład. Kiedyś poczułem ze przygody X i teraz Y i pomagam przy tym Z i teraz wiem, że X. Teraz to wiem. Więc jak widzicie, można tak w ciekawy sposób się zaprezentować w te 10-30 sekund. Kiedyś poczułem zew przygody programowania w C-Sharpie i teraz pracuję w fachowej korporacji i pomagam przy tym też swoim podopiecznym, żeby oni też znaleźli swoją pracę, bo teraz wiem, że programowanie to jest wspaniały zawód, który uszlachetnia. Jak widzicie, można takie formułki ciekawe mówić i jak zrozumiecie taki schemat, to zazwyczaj ciekawe rzeczy wychodzą. I wiecie co, tutaj jest taki element, chciałbym zaprosić takich dwóch ochotników w sali, żeby zaprezentować się tak w 30 sekund. Jeżeli może, mam mikrofon, tak jest, więc kto jest chętny? Jest ktoś chętny? Poczułem kiedyś ze przygody. No, mam pierwszego, to wyjdź na scenę, że to tak było. A czy ja mogę poprzednią formułkę? Okej, możesz poprzednią. Jakby co, tutaj masz, tutaj masz laptop. O, więc dobrze, dziękuję. O, ja się może odsunę. To taki twój moment, chwila, te 30 sekund. To pasuje do mojej biografii aktualnej, dlatego będzie bardzo no, łatwo. Użyj. Kiedyś miałem dosyć miksowania piosenek, to było w zeszłym tygodniu, więc teraz zostałem data scientistem i pomagam przy tym innym rozumieć dane i wyciągać z nich wnioski. Odkryłem przy tym, że programowanie i analiza danych może być równie pasjonujące jak komponowanie piosenek. Dzięki. Czy jesteś jakiś drugi chętny?
Jak widzicie, o, cię zapraszam, ale jak widzicie, było ciekawe te 30 sekund, usłyszeliście takie dużo fascynujących słów i nagle myślicie, kto tu jest? Ja muszę z nim zagadać. Zaraz po tej prelekcji, albo jak przy pizzy, bo to musi być jakiś nerwowy człowiek, który tak ciekawie opowiada. Więc teraz mamy drugiego ochotnika, to jaki byś chciał szablon wybrać? Ja akurat ten sam, okay. Bo tak naprawdę jest mi bardzo bliski. Okej, okay, to zacznij. Kiedyś miałem dosyć akurat na przekór programowania, bo miałem dosyć pracy dla innych i od jakiegoś czasu pracuję sam dla siebie, pomagam innym rozwijać swoje umiejętności programistyczne, a przy okazji odkryłem, że jestem całkiem niezłym prelegentem. Do tego jeszcze w dodatku moja wiedza się przydaje innym. I co ciekawe, odkryłem powołanie przy vlogowaniu i nagrywaniu różnych dziwnych rzeczy. Dzięki. Jak widzicie, brzmi to ciekawie, a takie terminy jak data science, programista, JavaScript, brzmi tak nudno, a nagle to jest ciekawe, nagle ma jakieś inne przygody, nagle człowiek jakieś bariery przełamuje i nagle myśli sobie, wow, jakie to jest fascynujące, a ja myślałem, że programiści to takie nudne stwory, że tam, nie wiem, jakieś cyferki, to... ale może o tym ciekawie opowiadać i nawet 30 sekund. Więc jak widzicie, powoli jeszcze tak by zachęcić was do tego networkingu, jak widzicie, mieliśmy dobry przykład, jak stosując takie proste schematy, można dobrze o sobie opowiedzieć, w bardzo krótki sposób. No i też pamiętać powiedzmy o kontakcie wzrokowym, o to, żeby się uśmiechnąć, ale wiedziałem, że to wy jesteście dobrzy, była ta pozytywna aura i w ten sposób nagle zrobić całe wrażenie. Jakby co, wiecie, ta projekcja jest nagrywana, więc jakby co, macie ślad dla potomnych zostawiony. Tak jest. A jeszcze tak wracając do networkingu, to ja powiem o swoją osobistą historię, bo ja zazwyczaj, wiecie co, mimo że jestem prelegentem mówcą, to ja zazwyczaj byłem takim człowiekiem, który siedzi w kącie, zazwyczaj czeka na swoją prelekcję, powiem coś i wyjdę. A nagle zacząłem robić ten networking, rozmawiać z ludźmi, tak na przykład na tym Fall Developers, co mówiłem przed chwilą, że zamiast chodzić na prelekcję, to po prostu chodziłem po piętrach i szukałem tylko jakaś osoba jest tam w rogu, o, zwłaszcza, że dziewczyna, to może numer zdobyć. I tak... Nie śmiejcie się, ale ja w ten sposób miałem dwie randki. Więc jest to realne, żeby networking wykorzystać z takiego sposobu. Ale jeśli chodzi o taką moją osobistą historię, poza tymi randkami, to jest to, że na Full Developy spotkałem Cezarego Włoszczyka. Cezary Włoszczyk akurat prowadzi taki program FireTalk i on udziela wywiady ze słynnymi programistami, ze słynnymi osobami i pomyślałem sobie, jest kamera, jest człowiek, akurat Cezarego nie było tam, ale myślę sobie, okej, okay, teraz mam tu szansę, tylko muszę się tak zaprezentować, żeby udać, że jestem ważny. Muszę udać, że jestem ważny, że warto udzielić ze mną wywiadu. Więc ja podchodzę i mówię, cześć, widzę, że prowadzicie tutaj wywiad. Myślę, że ja jestem prelegentem akurat na tej konferencji Food Developers i nie wiem, czy wiecie, ale ja jestem mówcą, się przełamałem, prowadzę dwa blogi. Wiecie, tak trochę byłem trochę zestresowany, ale oni to uznali na tyle interesujące, że tak, dobra, udzielę mi z tobą wywiadu. Gdzieś tam tutaj na Full Developer, gdzieś tak na łonie natury, gdzieś tam na dachu i rzeczywiście przeprowadzili ze mną wywiad i jakby co, wywiad był bardzo prosty. Pomówiłem dosłownie 10 minut o tym, jak z takiego introwertyka, człowieka, który się bał ludzi, bał się kupować buki w sklepie, wyszedłem na ludzi i w ten sposób jako prelegent odnalazłem siebie. I też właśnie tutaj wam o tym opowiadam. I ciekawy wywiad, ale co ważniejsze, nie to, że został ślad po tej powiedzmy mojej takiej chwili odwagi, to, że mogłem w ten sposób zaistnieć, to fakt, że dzięki temu, że nasza współpraca się pojawiła, to, że się dodaliśmy na Twitterze, na Facebooku, później Cezary Włoszczyk do mnie dzwoni i mówi, ty, słuchaj, na twoim Facebooku widziałem taki wpis, jak się przedstawi 30 sekund. No i co? Wiesz co, bo ja dostałem takiej wizji, żeby utworzyć taką grupę i na tej grupie będziemy ćwiczyć osoby, które mogą się nauczyć prezentacji, prelekcji, jak się przełamywać. Wchodzisz w to? A mówię, no jasne, że ja w to wchodzę. Ja o tym całe życie marzyłem. I w rezultacie utworzyliśmy grupę, jeszcze mieliśmy pomysły na różne tytuły, Phantom Speakers, albo Ninja Speakers, tak jest, tutaj widzę, że kolega mi pomógł. I Ninja Speakers zostało i w ten sposób tworzyliśmy grupę, już mieliśmy dwa spotkania, tak żeby po prostu osoby, nie tylko programiści, mogli wychodzić na scenę i mamy taką zasadę na Ninja Speakers, że każda nowa osoba, która przychodzi do grupy, nieważne jaki mamy czas na spotkaniu, musi wyjść na scenę i 30 sekund coś powiedzieć o sobie. I w ten sposób uczymy nie tylko przemawiania, ale także tych umiejętności miękkich. I to jest fascynująca historia. Gdybym się nie odważył na Full Developers podejść, powiedzmy, do dziewczyny z aparatem,
udzielić wywiadu co Zegru Wuszczyka, później byśmy się dodali na Facebooku i na Twittera, to później on by nie dostał wizji, żebyśmy założyli grupę i tak by grupa nie powstała. Jak widzicie, dosłownie cała sieć wydarzeń się wydarzyła tylko dlatego, że pewien człowiek w jednym miejscu miał odwagę powiedzieć coś. Więc mówię wam, w czasie networkingu dziwne rzeczy mogą się zdarzyć. Bo wam się wydaje, o, pogadam z kimś, jutro o mnie zapomną, po co to? Ale jak widzicie, są takie magiczne momenty i tak jak mówiłem wcześniej, rzeczywiście można zdobywać numery od dziewcząt. Jakby co, rzeczywiście programistki, wiesz, są piękne, mają piękny umysł, więc warto. Ale dobra, żeby tak nie mówić, nie zapeszać, bo może będę próbował dzisiaj. O, widzę, że przekroczyłem czas. Okej, to tak szybko. Jak widzicie, robiąc ten networking, powiedzmy, rozmawiając z innymi osobami, możecie ponownie jak Feniks z popiołów powstać i odnaleźć ponownie swoją pasję przemawiania, programowania, oraz być tutaj. I w ten sposób nie musicie prowadzić bloga, niekoniecznie musicie zostać koniecznie mówcą. Wystarczy, że tu i teraz, po tej mojej prezentacji i po następnym prelegencie, po prostu zostaniecie tutaj, porozmawiacie z paroma osobami i sobie uświadomicie, jakie to jest wspaniałe i jak warto z tego korzystać, że Warsaw.js ma taki mocny kapitał społeczny, jakie to genialne osoby przychodzą. I z tymi osobami warto rozmawiać. Dziękuję. Czy są może jakieś pytania? Nie ma pytań. Dziękuję bardzo. No, dziękuję.